Cześć, w tym odcinku pokażę Wam lalkę Monster High, czyli operettę z linii Strach, Kamera, Akcja od firmy Mattel. W tym zestawie znajdziemy lalkę Monster High operettę, czarny stojak, upiorny pamiętnik, czarną szczotkę, ciekawą torebkę o oryginalnym kształcie, biało-czarną, przypominającą klawisze, a także kamerę. W tej odsłonie oczywiście włosy operetty są w kolorze czerwonym, są lekko podkręcone, sięgają za jej biodra, a z przodu są częściowo czarne, spięte czarną tasiemką. Z przodu widoczna jest sztywna grzywka, lekko podwinięta. W tej wersji głowę operetty zdobi plastikowe białe serce z czarnymi kropeczkami. Utrzymuje się ono na czarnej gumce. Do tego serca przyczepiono czarną siateczkę. U góry jest ona drobniejsza, natomiast na dole jest nieco szersza i nachodzi częściowo na twarz lalki. Operetta ma fioletowy odcień skóry, duże, wyraźne oczy w kolorze siwym, także beżowym. Powieki pomalowane są brązowym cieniem oraz białym brokatem. Brwi są również brązowe. Operetta ma bardzo wyraźnie, intensywnie czerwone usta. Pod nimi widoczny jest czarny pieprzyk. Jej rysy twarzy są dość ostre. Na jednym policzku widzimy wytłoczone wzory, które przechodzą również na jej szyję. Jej uszy przebite są czarno-białymi kolczykami w postaci klawiszy. Na szyi lalka zawieszony ma klaps filmowy. Tym razem operetta ma na sobie sukienkę na czarnych, cienkich ramionczkach, które zawiązujemy na jej szyi. U góry widzimy błyszczącą czerwoną bluzkę oprzytą czerwoną siateczką. Poniżej jest obcisły fragment materiału w kolorze czarnym wraz z klawiszami. Dół sukienki jest dwuwarstwowy. Pierwsza warstwa jest biało-czarna, ma nierówne zakończenia i przypomina klawisze. Natomiast wewnętrzna warstwa jest wykonana z czerwonej siateczki i na niej narysowana jest pięciolinia wraz z nutkami. Na rękach operetty widoczne są długie rękawice. Na prawej ma ona założoną białą rękawiczkę. Natomiast na lewej ręce jest to czarna rękawica. Widzimy tutaj także bransoletkę w formie klawiszy. I na lewym ramieniu widoczne są także wzorki. Buty lalki są w kolorze czarnym, są dość wysokie, odsłaniają z przodu palce. Widoczne są na nich wypukłe wzory w postaci pajęczyn, natomiast obcasy zrobione są z kostek do gry. Operetta jak zawsze ma wyraźne, ostre rysy twarzy. Tym razem w jej stroju motywem przewodnim są klawisze. Wszystko również współgra kolorystycznie oraz jest bardzo dobrze wykonana. Mi szczególnie w jej kreacji podoba się ozdoba, którą ma na głowie, czyli plastikowe serce, także jej buty oraz stylowa, oryginalna torebka. Przyznam, że nie mam się do czego przyczepić i ta lalka otrzymuje ode mnie 5 gwiazdek. A Was oczywiście zapraszam na kanał kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!